Siemano, z tej strony Foruna TV, witam was w kolejnym wyjątkowym odcinku, bo udało się Damianka wreszcie zaprosić. A, witam. Zaszczyt mnie spotkał u Fornala znowu. Ugościł mnie. Jesteśmy w restauracji na prowincji, w kolonii Bochotnica. Bochotnica Kolonia to się dokładnie nazywa. Dostaliśmy takie lemoniatki. Bardzo ładnie to wygląda w takim kubeczku. I mam nadzieję, że dobrze też smakuje. No. Zdrowie. I ogólnie będziemy testować pizzę Herkulesa. Jest to 60 cm pizzy, ale można tutaj składa się to, można dowolne kompozycje dawać z menu i po prostu każda z tych czterech ćwiartek będzie inna. Po prostu będziemy mieli różne smaki. No. No to... Cieszę się bardzo. No to już dostaliśmy tą pizzę, bardzo pięknie to wygląda, normalnie robi wrażenie. Ogólnie bardzo fajnie to wizualnie wygląda. Jest to naprawdę takie szok po prostu, takie wow. Ta pizza ma 60 cm, są tu cztery różne kompozycje z menu, po kilka kawałków z każdej. I teraz zaczniemy od pizzy kebab. O tutaj co... Tutaj z ogóreczkiem tym, no. To Damianku. Szable w dłoni. Pizza goń goń goń. Ale dziwne trochę połączenie tego ogórka z pizzą. Bo ja pierwszy raz jem taką pizzę, no, z ogórkiem na konserwowym. No. Ciekawe. Ciekawe, nietypowe bym powiedział. No. Lepiej to brzmi. Ogólnie, takie pierwsze wrażenie, to że taki jeden nasz kawałek, to w normalnej pizzy to by był ze dwa. A tutaj jest taki jeden, taki długi. W tych takich mniejszych pizzach. To są małe pizze, to tak, tak. One mają na centymetrów. Mniejsze? 20 parę? No coś koło tego. To właśnie takie dwa kawałki to chyba na połowę pizzy, no czy nawet tak. Większość by było coś takiego. No. Jesteśmy już po spróbowaniu pierwszego wariantu owo tej pizzy, tej dużej, no 60 cm. Pierwszym wariantem był pizza kebab i to jest właśnie nam został ten ostatni kawałek. I tu mamy tak, ogórek konserwowy, kukurydza, mięso kebab, no i wiadomo ser i sos pomidorowy pod spodem. I tu trochę rukoli nam dali na całą pizzę. Pizza jest dobra. Ciasto jest takie chrupiące, jeszcze można z brzegu zobaczyć i ogólnie na tej pizzy jest takie bardziej chrupkie. No mięso kebab był dobrej jakości, bo naprawdę no, w niektórych no, kebabach to jest no, kule moc można spotkać, a tu jest naprawdę dobrej jakości to mięso w tej pizzy. No i ogólnie pizza mi smakowała, mogę dać 8,5 na 10. No, tak mi jeszcze czegoś... Tak troszkę więcej sera by mogło być, bo w sumie jak widzimy tam jest trochę więcej. To jest chyba z kurczakiem. Tak. A tutaj tak, no bo ogólnie bardziej lubię ser, więc może dlatego bym wolał bardziej sera dużo, ale ogólnie dobra pizza, w porządku. No, to ja powiem tak, te brzegi chrupiące, no tutaj jak Damian wspominał, u góry konserwowy, sos pomidorowy. I naprawdę to mięso kebabowe jest w porządku. Tutaj nam sosiki dodali cztery. Pomidorowy, zwykły, orientalny, słodko-pikantny, czosnkowy, tabasco i ketchup. I tutaj mamy oliwę ogólnie do pizzy. Powiem tak. Dla mnie jest ogólnie... Jest to nowość, że pierwszy raz spotykam tak dużą pizzę. I ogólnie temu kawałkowi daję ocenę też 8,5 na 10. No to przechodzimy do drugiego kawałka.
Damianku. Cześćmy honory. To jest 9 liczka, a uciekający kurczak. Jesteśmy już po skonsumowaniu kawałka Uciekający Kurczak. Jest to bardzo tak klasycznie podobne jak taka typowa pizza capricciosa. Tylko tutaj jest z dodatków kurczak jeszcze dodatkowo. Powiem tak. Ciasto wiadomo, to jak w tamtej, to, tak samo puszyste. Sos pomidorowy bardzo dobry. Sera odpowiednio. Pieczarki, kukurydza też. I cebuli dobrze. Nie lubimy cebuli. No. I ogólną ceną tego jest 8 na 10. No to podzielam zdanie mojego przedmówcy Fornala, z którym jadłem teraz pizzę dziewiątkę Uciekający kurczak. Mogę tak powiedzieć, no, w pełni podzielam zdanie Fornala. To samo co on powiedział, no to ja tak samo powiem, tylko że dodam jedno. Daję 9 na 10, bo jest więcej serka. Więcej sera, więc dla mnie to jest na plus, no bo lubię ser. Ale to wszystko zależy od gustu, nie? Ja daję 9 na 10. Wszystko mówię to, co Fornal mówił, no tylko dodaję, że jest więcej sera i dlatego mi bardziej pasuje. Więc no, jedziemy z kolejnym turystą. Teraz spróbowałem razem z Damianem kawałka pizzy wypasione. Jest tu boczek, szynka z salami i pieczarki. Jest to opcja typowo mięsna. Mi najbardziej przypadła do gustu, bo ja ogólnie mięsny człowiek jestem. Lubię mięso jeść, tylko czosnku i cebuli nie lubię. Ogólnie tej pizzy daję ocenę 9 na 10. No to teraz niech Damianek się wypowie. No to ja już nie będę tutaj wspominał jakieś ciasto, bo to już było mówione dwukrotnie, bo to jest ta sama pizza. Ale tak, ale muszę tu wyróżnić dwa składniki. Tylko inne smaki. Tak, ale należy tak. W tym wariancie. To w tej pizzy wypasiona pod numerem 16, to przynajmniej mi, wyróżniały się dwa składniki. No i to było jak na razie najlepsze salami. Połączenie spośród tych pizz. Czyli salami z pieczarką i z serem. To było takie niesamowite połączenie. Akurat mi się trafił taki kawałek. Więc jak dla mnie, jak na razie, to jest najlepszy wariant z tych pizz. Jak na razie mi poszedł pod gustu. Więc co, jaką ocenę dajesz? A chyba dykę. O, no. 10 na 10, bo najbardziej mi smakowało spośród tych wszystkich wariantów. Mięso jest dobre, trzeba tak, jeść. Tak, tak. To przed nami jest wersja teraz, wariant będzie 12 europejska. Tu będziemy mieli sos pomidorowy, ser, pomidory, bekon, pikantna wołowina i cebula z czosnkiem. No. Więc będzie trochę pikantnie. No. No to Damianku, załóż sobie kawałeczek. Jestem już po spróbowaniu ostatniego kawałka razem z Damianem. Była to kawałek europejski. Było tu pomidory, bekon, pikantna wołowina, cebula, czosnek, ser i sos pomidorowy. Według mnie jest to drugie najlepsze połączenie ogólnie z tych czterech wariantów pizzy, która się nazywa Herkules. Ta pikantna wołowina jest tutaj tak fajnie się komponuje z tym sosem pomidorowym i serem. Daję temu ocenę 10 na 10 z czystym sercem. I teraz niech się Damian wypowie. Ja tu takiej oceny nie dam, tak jak Fornal dał. Bo ja nie lubię zbytnio takich ostrych rzeczy. Ale tak. Ale jeżeli chodzi o mięso, to była wołowina, tak? Pikantna wołowina. Pikantna wołowina, to...
To jest takie mięso, jak w spaghetti jest. No tak. Takie same, ale na pewno się wyróżniał sos pomidorowy, jaki był w tej pizzy, bo to było czuć od razu. Takie no ja nie lubię ostrego, ale taka była dobra. Więc daję 9 na 10. No niestety nie mogłem więcej, no bo ja ostrego no nie przepadam, ale komu smakuje ostry, no to myślę, żeby dychę dał takie formy. No. Jesteśmy już razem z Damianem po konsumpcji owej pizzy Herkulesa, tak, który z 4 wariantami, o których wcześniej mówiliśmy. Owa pizza kosztuje ogólnie 90 zł. Jest to bardzo fajna opcja, jak na parę osób do jedzenia. My mieliśmy okazję dzisiaj razem z Damianem spróbować tego wariantu. Jesteśmy bardzo zadowoleni na jedzenie pod korek. Ja myślę, że tu 4 osoby takie... Na spokojnie. No, które są głodne, by się na najadły. No wiadomo. Tak. Wpadajcie wiadomo do Damianka na kanał Wyluzowanie TV i tak, do kamerzysty Dawida. Zostawcie im subskrypcję, łapkujcie im filmy. No i cóż mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że to nie ostatni odcinek Damianku jako gość na moim kanale. Jeśli chcecie więcej odcinków z tym panem, to piszcie w komentarzu. Na razie. Cześć.